Proszę Państwa do gazu. Fragment drugi. Cały obóz chodził nago. Wprawdzie przeszliśmy już otwrszenie i ubrania dostaliśmy z powrotem z basenów napełnionych rozpuszczonym w wodzie cyklonem, który znakomicie truł w ubraniach i ludzi w komorze gazowej. A tylko bloki odgrodzone od nas hiszpańskimi kozłami nie wyfasowały jeszcze ubrań. To jednak i ci, i tamci chodzili nago. Upał był okropny. Obóz ściśle zamknięto. Żaden więzień, żadna wesz nie śmie się przedostać przez jego bramę. Ustała praca komand. Cały dzień tysiące nagich ludzi przewalało się po drogach i placach apelowych. Leżakowało pod ścianami i na dachach. Spano na deskach gdyż sienniki koce były w dezynfekcji. Z ostatnich bloków widać było FKL. Tam też odszawiali. Dwadzieścia osiem tysięcy kobiet rozebrano i wypędzano z bloków. Właśnie kotłują się na drogach i placach. Siedzimy w kilku na boksie, bez troską machając nogami. Rozkładamy biały, przemyślnie wypieczony chleb Kruchy, rozsypujący się, drażniący trochę w smaku, ale za to nie pleśniający tygodniami. Chleb przysłany aż z Warszawy. Jeszcze tydzień temu miała go w rękach moja matka. Miły Boże, miły Boże. Wyciągamy boczek, cebulę, otwieramy puszkę skondensowanego mleka. Henri, wielki, ociekający potem, marzy głośno o francuskim winie przywożonym przez transporty ze Strasburga, z Paryża, z Marsylii. Słuchaj, nami. jak pójdziemy znów na rampę, przyniosę ci oryginalnego szampana. Pewnie nigdy nie piłeś, nieprawda? Nie. Ale przez bramę nie przeniesiesz, więc nie bujaj. Zorganizuj lepiej buty. Wiesz, takie dziurkowane z podwójną podeszwą. A o koszulce już nie mówię. Dawno mi obiecałeś. Cierpliwości, cierpliwości. Jak przyjdą transporty, przyniosę ci wszystko. Znów pójdziemy na rampę. A może już nie będzie transportów do komina? Rzuciłem złośliwie. Widzisz, jak zelżało na lagrze nieograniczona ilość paczek. Bić nie wolno. Pisaliście przecież listy do domu. Rozmaicie mówią o rozporządzeniach. Sam przecież gadasz. Zresztą do cholery ludzi zabraknie. W bloku pod nami kołują się ludzie nazy ociekający potem. Łażą między buksami w przejściu wzdłuż ogromnego, inteligentnie zbudowanego pieca. Między ulepszeniami, które z końską, na drzwiach wisi jeszcze tabliczka. werszute Pferde, zarażone konie, należy odstawiać tam a tam. Przemieniają w miły Gmitlich, dom dla ponad pół tysiąca ludzi. Gnieżdżą się na dolnych pryczach, po ośmiu, dziewięciu leżą nadzy, kościści, cuchnący potem i wydzielinami, o zapadniętych głęboko policzkach. Pode mną na samym dole rabin nakrył głowę kawałkiem szmaty odartej z koca i czyta z modlitewnika hebrajskiego, zawodząc głośno i monotonnie. Może by tak się dało go uspokoić, drze się, jakby Boga za nogi złapał. Nie chcę mi się z bokse złazić, niech się drze. Prędzej do komina pójdzie. Była to sierankowa rampa, jak zwykle na zagubionych prowincjonalnych stacjach. Placyk obramowany zielenią wysokich drzew, wysypany był żwirem. Z boku przy drodze kucnął maleńki drewniany baraczek, brzydszy i tandetniejszy, od najbrzydszej. I najtandetniejszej budy stacyjnej. Dalej leżały wielkie stosy szyn, podkłady kolejowe, zwały desek części baraków, cegły, kamienie, kręgi studzienne. To stąd ładują towar do Birkenau, materiał do rozbudowy obozu i ludzi do gazu. Zwykły dzień roboczy. Zajeżdżają samochody, biorą deski, cement, ludzi. Rozstawiają się posty na szynach. Na belkach, pod zielonym cieniem śląskich kasztanów, ścisłym kołem otaczają rampę. Ocierają pod czoła, piją z manierek. Upał ogromny, słońce stoi nieruchomo w zenicie. się, Siadamy w skrawkach cienia pod szynami. Głodni Grecy. Zaplątało się ich tu paru. Diabli wiedzą, jakim sposobem. Myszkują wśród szyn. Ktoś znajduje puszkę konserw. Spleśniałe bułki. Niedojedzone sardynki. Jedzą. Szwajle drek! Spluwa na nich młody, wysoki post o bujnych, płowych włosach i niebieskim, marzącym spojrzeniu. Przecież zaraz będziecie mieli tyle żarcia, że nie przeżrecie. Odachce się wam na długo. Poprawił automat, otarł twarz chustką. To bydło, potwierdzamy zgodnie. Te, gruby. But posta dotyka lekko karku Henri'ego. Pas, my auf! Chce ci się pić? Chcę, ale nie mam marek, odpowiada fachowo francuz. szadę szkoda. Ależ, herposten. Czy moje słowo nic już nie znaczy? Nie handlował herpostem ze mną? Wifi Sto. Gemacht. Gemacht. Te uważaj, mówi Francuz, odrzucając pustą butelkę, aż pryska gdzieś dalej na szynach. Forsy nie bierz, bo może być rewizja. Zresztą na cholerę ci forsa i tak masz co jeść. Ubrania też nie bierz, bo to jest podejrzenie o ucieczkę. Tymczasem na rampie robiło się coraz gwarniej i tłoczniej. Forarbeiterzy dzielili sobie grupy, przeznaczając jednych do otwierania i rozładowywania wagonów, które przyjść mają innych pod drewniane schodki i wyjaśniając im celowe działanie. Były to przenośne, wygodne, szerokie schodki, jakby wejście na trybunę. Zajeżdżały z warkotem motocykle wiozące obsypanych srebrem odznak podoficerów SS. Tęgi spasionych mężczyzn o wypolerowanych oficerskich butach i błyszczących hamskich twarzach. Niektórzy przyjechali z teczkami, inni mieli giętkie trzcinowe kije. Nadawało to im służbowy i sprężysty wygląd. Wchodzili do kantyny, bo ów mizerny barak był ich kantyną, gdzie latem pili wodę mineralną, a zimą ogrzewali się gorącym winem. Witali się państwowo wyciągniętym po rzymsku ramieniem, a potem kordialnie potrząsali prawicę. Uśmiechali się serdecznie do siebie, rozmawiali o listach, o wiadomościach z domu, o dzieciach, pokazywali sobie fotografie. Niektórzy dostojni nie przechadzali się po placu. Żwier chrzęścił, buty chrzęściły, srebrne kwadraty błyszczały na kołnierzach, a bambusowe laseczki świstały niecierpliwie. Różnopasiasty tłum leżał pod szynami we wąskich pasach cienia, oddychał ciężko i nierówno, gadał po swojemu leniwie i obojętnie patrzył na majestatycznych ludzi w zielonych mundurach, na zieleń drzew bliską i nieosiągalną, na wieżę dalekiego kościółka, z której dzwoniono właśnie na spóźniony anioł pański. Transport idzie, rzekł któryś, i wszyscy unieśli się w oczekiwaniu. za zakrętu wychodziły towarowe wagony. Pociąg pchał się tyłem. Kolejarz stojący na breku wychylił się, zamachnął ręką, gwiznął. Lokomotywa przeraźliwie odgwiznęła, sapnęła. Pociąg potoczył się wolno wzdłuż stacji. W małych zakratowanych okienkach widać było twarze ludzkie, blade, zmięte. Jakby niewyspane, rozczochrane, przerażone kobiety, mężczyzn, którzy, rzecz egzotyczna, mieli włosy. Mijali powoli, przyglądali się stacji w milczeniu. Wtedy wewnątrz wagonów zaczęło się coś kotłować i dudnić w drewniane ściany. Wody, powietrza zerwały się głuchy, rozpaczliwe okrzyki. Z okien wychylały się ludzkie twarze, usta. Chwytały rozpaczliwie powietrze. Zaczerpnąwszy kilka łyków powietrza, ludzie z okien nikli. Na ich miejsce wdzierali się inni i tak samo znikali. Krzyki i rzężenia stawały się coraz głośniejsze. Szczęknęły rygle. Wagony otwarto. Fala świeżego powietrza wdarła się do środka, uderzając ludzi jakby czanem. Niezmiernie zbici, Przytłoczeni potworną ilością bagażu, waliz, walizek, walizeczek, plecaków, tłumoków wszelkiego rodzaju. Wieźli bowiem to wszystko, co stanowiło ich dawne życie, a miało rozpocząć przyszłe. Gnieździli się w strasznej ciasnocie, mdleli od upału, dusili się i dusili innych. Teraz skupili się przy otwartych drzwiach, dysząc jak ryby wyrzucane na piasek. Ułaga, wysiadaj z rzeczami, zawierać wszystko. Wszystkie swoje klamoty składać koło wagonu na kupę, palta oddawać, jest lato, maszerować na lewo, zrozumiał? Panie, co z nami będzie? Zeskakują już na żwir niespokojnie roztrzęsieni. Skąd jesteście? Sosnowiec, będzin, panie, co to będzie? Uparcie powtarzają pytania, wpatrując się żarliwie w cudze zmęczone oczy. N nie wiem, nie rozumiem po polsku. Jest prawo obozu, że ludzi idących na śmierć oszukuje się do ostatniej chwili. Jest to jedyna dopuszczalna forma litości. Upał ogromny. Słońce osiągnęło zenit. Rozpalone niewody goce, powietrze faluje, wiatr, który chwilami przewiewa przez nas to rozparzone, ciekłe powietrze. Wargi są popękane, czuje się w ustach słony smak krwi. Od długiego leżenia na słońcu ciało jest słabe i oporne. Pić, ach, pić, pić. Wylewa się z wagonu różnobarwna fala, objuczona, podobna do ogłupiałej, ślepej rzeki, która szuka nowego koryta. Ale zanim oprzytomnieją, uderzeni świeżym powietrzem i zapachem zieleni, już im pakunki wyrywa się z rąk, ściąga się palta, kobietom wyrywa się torebki, odbiera parasole. Panie, ale to od słońca, ja nie mogę. Parbotem, szczeka się przez zęby, sycząc głośno. Za plecami stoi Esman, spokojny, opanowany, fachowy. Meine Arschaffen, moi państwo, nie rozrzucajcie tak rzeczy. Trzeba okazać trochę dobrej woli. Mówi dobrotliwie, a cienka trzcina gnie mu się nerwowo w rękach. Tak jest, tak jest, odpowiadają wielogłośnie, przechodząc, a raczej idą wzdłuż wagonów. Jakaś kobieta schyla się szybko, podnosząc torebkę. Świsnęła trzcina. Kobieta krzyknęła, potknęła się i upadła pod nogi tłumu. Dziecko biegnące za nią pisnęło. Mamę, Taka mała. Rozczochrana dziewczynka. Rośnie kupa rzeczy, walizek, tłumoków, plecaków, predów, ubrań, torebek, które padając, otwierają się i wysypują barwne, tęczowe banknoty. Złoto zegarki. Przed drzwiami wagonów piętrzą się stosy chleba, gromadzą słoiki różnobarwnych marmolad, Po wideł pęcznieją zwały szynek, kiełbasy, rozsypuje się po szwirze cukier. Zapchane ludźmi auta odjeżdżają z piekielnym warkotem, wśród zawodzenia i wrzasku kobiet opłakujących dzieci i ogłupiałego milczenia nagle osamotnionych mężczyzn. To ci, co poszli na prawo, młodzi, zdrowi, ci pójdą na lager. Gaz ich nie minie, ale wpierw będą pracować. Auta odjeżdżają i wracają bez odpoczynku, jak na potwornej taśmie, bez przerwy jeździ karetka Czerwonego Krzyża. Olbrzymi krwawy krzyż wymalowany na masce motoru roztapia się w słońcu. Niezmordowanie jeździ karetka Czerwonego Krzyża to właśnie w niej wozi się gaz, gaz, którym trują tych ludzi. Ci z Kanady, którzy są przy schodach, nie mają chwili wytchnienia, oddzielają tych, do gazu od tych, co idą na lager, wypychają pierwszych na schody, ubijają na aucie na każde 60. Tak, mniej więcej, plus minus. Z boku stoi młody, gładko wygalony pan, esman z notatnikiem w ręku. Każde auto to kreska. Jak odjedzie 16 aut, to jest tysiąc. Tak, plus minus. Pan jest zrównoważony i dokładny. Nie odjedzie auto bez jego wiedzy i jego kreski. Ordonk most zain, kreski pęcznieją w tysiące, tysiące w całe transporty, o których mówi się krótko z Salonik, ze Strasburga, z Rotterdamu. O tym będzie się już dziś mówiło: Będzin. Ale na stałe uzyska nazwę Będzin sosnowiec Ci, którzy pójdą z tego transportu na lager, dostaną numery 131, 132, rozumie się, tysięcy. Lecz w skrócie będzie się mówiło właśnie tak, 131, 132.